Ale zrobiliśmy trochę zmian w obronie, no i przede wszystkim chcemy inaczej grać w szybkim ataku. Bobic zaczyna też od trójki, no zmobilizowani czarni. No kto? Czasem Martin Smeyers. Tak, no Marcus Lewis, umówmy się, 1 na 9 w jednym meczu, 4 na 7 w drugim z gry. Czasem to był jeden z najważniejszych graczy czarnych w tym sezonie. Garrett też trafia za trzy. A więc świetnie trójki, zaczęli. Tak jest. I teraz... Czarni chcą zrobić Śląskowi to samo, co Śląsk im, czyli zmusić do rzucania. Brawo, dokładnie. Za trzy punkty. Tak jest, tak to teraz Lewis wygląda. Świetnie przerzucił, inaczej gra dzisiaj zespół czarnych. Wolno. No i tutaj spokojnie gra na razie zespół ze Słupska w ataku pozycyjnym. Jeszcze raz Garrett za trzy! Wow. Jeszcze jedna trójka, co za początek, no niczym Legia z Anwilem. W meczu kończył tego rzutu, zbiera Witliński. I w kontrze Lewis i Garrett ponownie za trzy punkty trafia! Po raz czwarty jest dzisiaj! Niesamowite, właśnie do Klasena, skierowany na lewą rękę Kanadyjczyk. Pitch od razu po aucie, to jest ich akcja! No i dzisiaj wpada wszystko! Relatywnie słabsze, bo wiemy, że wszyscy tam wykonali swoje zadanie z drużyny Śląska Wrocław. Lewis ryzykował Justice i Lewis trafia za trzy punkty. Co za bić w zespole czarnych. No dzisiaj Jakub Musiał gra w swoim rodzinnym mieście przeciwko klubowi, którym się wychował i gra odważnie w hali, w której też walczył zbiórkę Bobic. Tak, on już wcześniej był taki przygotowany do pomocy dla Witlińskiego właśnie. No i Bic za trzy punkty, szalone trójki w tej kwarcie. Teraz każdy faul w obronie już będzie karany rzutami. Klasen przyspieszył. Jest Musiał i on za trzy punkty jeszcze raz! Jakub Musiał! Wrocław! I powoli grać będą czarni, to wiemy. Jeszcze raz Bic, jego akcja, jeszcze jedna trójka! Pian! 5 na 4 grają Słupszczanie. Lewis nie trafił. Jeszcze jak odegrał tutaj Kalifiank i Garrett trafił. Bawią się koszykówką dzisiaj Słupszczanie. Wie, że tam nie ma absolutnie mowy o tym, aby wszedł bliżej. Wow, ależ zasłony. Bic, dobra obrona Tomczaka. Klasen niepilnowany, trafia za trzy punkty i jeszcze faulowany pod koszem. Jest Dziewa, przepraszam, jest Witliński, cieszy się. Podwójna zasłona, taka ściana dla zawodnika z piłką. Musiał i on także z rogu boiska za trzy punkty. To prawda, poradził sobie teraz Garrett z Ramlejakiem w akcji indywidualnej. Pitch, świetne wyjście za trzy punkty. Witliński świetnie ścina pod kosz, krąży piłka, Klasen niepilnowany. Nie trafia jednak za trzy, ale jest zbiórka. I jeszcze raz Kanadyjczyk za trzy, tym razem skuteczny. Wszystko o dzisiejszym spotkaniu. Lewis zupełnie niepilnowany i też trafił. Już nie grasz. Jankowski za trzy punkty. Trójka. Przygotowania fizycznego, atletyzmu. Garrett po zmianie krycia chce zagrać się z Kanterem, skoro Kanter go kryje za trzy punkty. Amerykanin ze Słup Stali Ostrów do wzięcia tutaj dzisiaj, bo 19 trafili Słupszczanie. Przepraszam. Dzisiaj w ataku nie pokazał się Dawid Słupiński, ale za to w obronie pomaga. Jeszcze raz Klasen 21. Ostatni mecz, ostatniej kolejki do Lublina. Ze startem tam Góreńczyk zdobył 6 punktów i miał 2 asysty. Jankowski za 3 punkty i to jest ta rekordowa trójka, która przebija wyczyn Stali Ostrów. No i co teraz, Tom? Co teraz? Teraz Słupszczanie mogą pójść na kawę. Trenerzy wszystko zrobili, co trzeba. Trzeba podtrzymać atmosferę. Natomiast tam będzie iskrzyło w gabinetach trenerów Śląska. Otóż to. Dokładnie. Jeszcze raz Jankowski. No właśnie, to może być naprawdę mieć spore znaczenie w meczu numer 3.